Witam Państwa, to jest program Republika po południu. Ja nazywam się Marcin Bąk i witam pierwszego z naszych gości, Ivo Bender, specjalista od spraw amerykańskich. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Wybory, wybory i po wyborach. Już chyba nic nas nie zaskoczy. Jakieś niewielkie jeszcze dogrywki trwają do 6 grudnia, o ile mnie pamięć nie myli. Ale to już nie są wyniki, które mogą w jakiś radykalny sposób zmienić ten obraz, który się po wyborach tych śródkadencyjnych odmalował. Można to chyba scharakteryzować najprościej w ten sposób. Umiarkowana radość po stronie demokratów, pewien smuteczek i niedosyt po stronie republikanów. Czy to jest dobry opis tej sytuacji? Tak, tak. Smutne pół rycerzy żywych po obu stronach. Miał być triumf republikanów. Zresztą zazwyczaj jest tak, że w czasie tych wyborów śródkadencyjnych wygrywa partia w opozycji do prezydenta. No i wygrała, tak? Jeśli chodzi o liczbę głosów, to jest mniej więcej, jak dotąd zaliczonych, to jest 52 miliony zagłosowały na republikanów, 47 na demokratów. Natomiast nie przełożyło się na spodziewaną, przygniatającą przewagę w Izbie Reprezentantów, gdzie prognozowano 240 mniej więcej miejsc dla republikanów. Okazało się, że ledwo udało im się uzyskać, w tym momencie wiemy, że mają tę minimalną przewagę 218 miejsc w Izbie Reprezentantów. Być może jeszcze parę mandatów, czy jeden, dwa uda im się uzbierać, bo w Stanach, pamiętajmy, nie ma centralnej komisji wyborczej. Każdy stan liczy i nawet głosuje na swój sposób i to po prostu różnie bywa. Czasem trwa to bardzo, bardzo długo, gdzie indziej, jak chociażby w sprawnej niezwykle Florydzie, w wielkim stanie, wiemy dokładnie, jakie były wyniki już zazwyczaj na drugi, trzeci dzień. Także w Senacie też już wiemy, że na pewno republikanie nie zdobyli większości w odróżnieniu od Izby Reprezentantów, bo wiadomo, że demokraci mają 40 miejsc. Udało im się wydrzeć Pensylwanię z rąk republikańskich, natomiast w stanie Georgia będzie dogrywka, bo trzeba zdobyć więcej niż 50% głosów i tam się zetrą były futbolista Herschel Walker i pastor protestancki, który notabene jest bardzo lewicowym demokratą. Warlock. To też jest dobre określenie. To było przejęzyczenie, freudowska pomyłka. Coś w tym musi być. Trwają na pewno w tej chwili rozliczenia w obu głównych obozach politycznych. Ja zawsze waham się przed użyciem słowa partia w przypadku czy to demokratów, czy to republikanów. To kiedyś Wojciech Cejrowski dość dokładnie tłumaczył, że amerykańscy demokraci czy amerykańscy republikanie to nie są partie w rozumieniu europejskim. A w każdym razie nie to, do czegośmy się tu w Europie przyzwyczaili. Więc zawsze się trochę waham, czy używać tego określenia. Niemniej w tych dwóch głównych obozach trwają w tej chwili na pewno rozliczenia. Ocenia się skuteczność i nieskuteczność poszczególnych taktyk wyborczych, poszczególnych sposobów komunikowania. No i wśród republikanów na pewno bardzo surowo oceniany jest Donald Trump i cały jego sposób na prowadzenie polityki. Słusznie czy niesłusznie? To jest trochę skomplikowane, bo zależy, gdzie spojrzeć. Tak? Jeżeli spojrzymy na liczby, no to okaże się, że tam z około 300 kandydatów przez Trumpa popieranych oficjalnie na różne stanowiska, bo to były wybory nie tylko do kongresu, no to nie dostało się około 20, tak? Tylko kto się nie dostał? No, nie dostał się właśnie kandydujący, broniący mandatu republikańskiego w Senacie w Pensylwanii, telewizyjny lekarz dr Mehmet Oz, tak? Bardzo przez Trumpa popierany, no, a według części republikanów wyciągnięty jak królik z kapelusza i nie mający szans na zwycięstwo. Tak? Więc to ewidentnie
wybór Trumpa przyczynił się do tego, że Republikanie stracili jedno miejsce w Senacie, podczas gdy właściwie wszystkie inne, z wyjątkiem, tak, wszystkie inne, które mieli, obronili, tak? Także to niewątpliwie miało miejsce, tak? Natomiast większość jego kandydatów dostała się do parlamentu, tak? Ciekawa rzecz wydarzyła się w Nowym Jorku, w stanie tradycyjnie bardzo, nazwijmy to, lewicowym, w którym potężnie zawalczył Lee Zeldin o stanowisko gubernatora i pociągnął za sobą taką, no, rzeczywistą czerwoną falę w stanie Nowy Jork, czerwoną, czyli republikańską, bo tam netto republikanie mają czworo reprezentantów więcej w Izbie Niższej, a oprócz tego wszystkie absolutnie powiaty tego stanu przesunęły się na prawo. Tak, więc tam z kolei Zeldin był ewidentnie taką osobą przez Trumpa popieraną. Także na dwoje babka wróżyła. Natomiast najbardziej paradoksalnie przeciw Trumpowi zagrała sytuacja na Florydzie, gdzie kandydat przez niego poparty 4 lata temu na stanowisko gubernatora, Ron DeSantis, wówczas wygrał wybory mniej niż 0,5% różnicy głosów. W tym momencie miał 19% przewagę, ale z bardzo delikatnym poparciem Trumpa. Tak? Tak jak Trump rzeczywiście, jeżeli kogoś popierał, to potrafił specjalnie wiece organizować na terenie danych, gdzie odbywały się dane wybory. Tak tutaj na Florydzie nawet nie zaprosił DeSantisa na swój własny wiec i bardzo gorąco namawiał do głosowania na Marco Rubio, natomiast no, dużo mniej gorąco sugerował, że należy głosować na DeSantisa. Dlaczego? No dlatego, że DeSantis wyrasta mu na potężną konkurencję i jeszcze wiele na pewno o nim usłyszymy. Krótko mówiąc, jeden wyścig ewidentnie ważny, przegrany przez Trumpa, czyli dr Oz, Mehmet Oz w Pensylwanii i wygrany, no może nie wbrew Trumpowi, ale tak trochę niewygodny dla Trumpa wynik, największe zwycięstwo, jeśli chodzi o wybory na gubernatorów na Florydzie. Są tacy komentatorzy w Polsce, którzy znajdują pewne analogie między rolą Donalda Trumpa w amerykańskiej polityce, a rolą pewnego polskiego polityka konserwatywno-liberalnego, który funkcjonuje już od ponad 30 lat na naszej scenie politycznej, ekscentryczny polityk, który jest zarazem główną siłą, a w każdym razie do niedawna jeszcze był główną siłą napędową swojej partii, czy swoich partii, jak i głównym hamulcem. Większość ludzi, która miała do czynienia przynajmniej z prawą stroną sceny politycznej, miała w swoim życiorysie politycznym epizod dłuższy czy krótszy z Unią Polityki Realnej. Ale sam projekt jako taki no, nie może wyjść poza pewien obszar ograniczony właśnie przez ekscentryzm głównego koła zamachowego, czyli Janusza Korwin-Mikke. Czy trochę nie ma w tej analogii ziarna prawdy, że Donald Trump jest zarazem kołem zamachowym, jak i hamulcem dla republikanów? Jest na pewno osobą, która wywołuje bardzo spolaryzowane reakcje. Tak? To znaczy mamy większość jeszcze w tej chwili republikanów, którzy daliby się za niego pokroić, bo on obiecał, że rozwali układy, które republikanami rządziły i w dużej mierze tego dokonał. Natomiast spora grupa republikanów, margines powiedzmy około 10% obecnie, zaklina się, że nigdy Trump, tak na przykład National Review, bardzo, bardzo ważny magazyn dla myśli konserwatywnej w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w latach 60., 70., 80., należy tego obozu never Trumpowców. No i wreszcie pojawia się ta grupa pośrodku, czyli ludzie, którzy na Trumpa głosowali z mniejszym lub większym entuzjazmem, bo uosabiał ich poglądy, natomiast, przepraszam, inaczej, może wyznawał ich poglądy, czy może jeszcze precyzyjniej głosił ich poglądy, natomiast niekoniecznie byli zachwyceni jego osobowością i oni teraz patrzą na DeSantisa jako na takiego Trumpa, ale bez wszystkich przywar Trumpa. Także to porównanie,
No, może coś w sobie ma, chociaż oczywiście skala zjawiska jest zupełnie nieporównywalna. Pamiętamy wybory z 2020 roku i odejście Donalda Trumpa z Białego Domu, połączone z swoistym skandalem, jeśli chodzi o media społecznościowe, zablokowanie konta na Twitterze. W ostatnich tygodniach obserwujemy takie ciekawe zjawiska, zmiany własnościowe. Elon Musk przejmuje Twittera, przywracane ma być konto Donalda Trumpa. Jak skomentować tą właśnie sytuację? Czy Twitter rzeczywiście stanie się taką prawdziwie demokratyczną platformą bez blokad, z możliwością oddziaływania ludzi również nielubianych, czy wręcz znienawidzonych przez stronę lewicowo-liberalną, tak jak Donald Trump? Czy będzie to miało przełożenie na wybory, następne wyniki tych wyborów? Elon Musk był do niedawna idolem amerykańskiej lewicy. Tak? Wszyscy lewicowcy, których na to było stać, jeździli samochodami marki Tesla, tak? Bo w ten sposób demonstrowali, jak bardzo kochają środowisko naturalne i będą jeździć samochodem elektrycznym za grube pieniądze. Natomiast Musk od pewnego czasu ewidentnie zaczął grać w swoją grę. Wydaje mi się, że on jest szczery w swoich deklaracjach o przesunięciu pewnego paradygmatu politycznego, który wyznaje. Wiemy, że głosował już na republikanów, wiemy, że wzywał do głosowania na republikanów i wiemy, że no, jego świetni inżynierowie, informatycy, którzy budowali oprogramowanie dla samochodów Tesla, już przyglądają się algorytmom, które zarządzają Twitterem. I wiemy również, że sporo osób na amerykańskiej prawicy nagle zyskuje nieprawdopodobnie dużo nowych, jak to się nazywa brzydko, followersów na Twitterze, których przedtem nie mieli. Tak? To wiemy. Wiemy, że następuje również demokratyzacja procesu uzyskiwania tego niebieskiego znaczka identyfikującego zaufanego użytkownika, który przedtem był procesem tajemniczym i rzadko dostępnym dla osób z prawicy. W tej chwili to się zmienia. Wiemy również, że liczba użytkowników Twittera aktywnych gwałtownie rośnie. I teraz Twitter był niezwykle ważny dla Trumpa, ponieważ był on jednoznacznie krytykowany przez media w Stanach. Tam było ponad 80% negatywnych wiadomości na temat Trumpa, jeżeli weźmie się tak per saldo, co różnego rodzaju firmy badawcze wykryły. Natomiast on miał ponad 80 milionów osób obserwujących go na Twitterze, więc mógł się bezpośrednio zwracać do swoich zwolenników, omijając media, i to wykorzystał w swojej pierwszej kampanii wyborczej. Natomiast później został on zablokowany, co było w ogóle skandalem absolutnym. Urzędujący prezydent, zresztą jak stwierdził sam Twitter, prewencyjnie zablokowany. Tak? Więc nawet jeżeli by się w cudzysłowie poprawił, był już grzeczny, to i tak mieli go nie przywracać, bo potencjalnie może zaszkodzić. Tego rodzaju zachowania raczej nie należy się spodziewać od Twittera zarządzanego przez Muska. W związku z tym ten głos prawicowy będzie dużo bardziej słyszalny na Twitterze. To nie ulega wątpliwości. Natomiast Trump chyba nie wróci. Nie po to zakładał własny podobny serwis o nazwie Truth Social, na którym ma, o ile sobie przypominam, gdzieś dziesięciokrotnie mniej osób, które go obserwują niż na Twitterze, bo jego konto zostało już przywrócone, tylko jest puste, Trump go nie używa. Czy zdecyduje się na to, żeby na Twittera wrócić? Czas pokaże. Gdy czytamy różne komentarze dotyczące sytuacji politycznej, przede wszystkim wewnątrz amerykańskiej, ale to przekłada się też na niektóre działania na zewnątrz, po wyborach, to dostrzegłem powtarzający się pewien schemat, PAT.
pat między republikanami a demokratami, że demokratom będzie teraz o wiele trudniej przeprowadzać pewną politykę wewnętrzną. Republikanie też nie uzyskali na tyle dużej przewagi, by byli w stanie cokolwiek ze swojej strony wprowadzić istotnego do polityki amerykańskiej. Czy rzeczywiście tak jest? Ten pad stanie się faktem? I jakie są takie najważniejsze różnice w tej polityce wewnętrznej między jedną a drugą stroną sporu politycznego? Taka tak zwana kohabitacja, gdzie mamy prezydenta z innej partii, a kongres z innej, w tym momencie kongres jest podzielony, tak? Może prowadzić i często historycznie prowadziła do tego, że prezydenckie inicjatywy są blokowane przez parlament. Tak? Więc jeżeli jest to pad, to jest to pad ze wskazaniem na republikanów, bo łatwiej im będzie po prostu wkładać kij w szprychy polityki Bidena. Chociażby kwestie budżetowe. W Stanach nieraz zdarzało się, że budżet był tak długo negocjowany, że w pewnym momencie nie było pieniędzy na finansowanie bieżących działań podstawowych urzędów, takich jak chociażby poczta. Tak? Dopiero wtedy, kiedy dochodziło do tak dramatycznej sytuacji, udawało się osiągać jakiś kompromis. Krótko mówiąc, polityka Bidena będzie bardzo mocno przyhamowywana przez Izbę Reprezentantów. To nie ulega wątpliwości. Oprócz tego, co też jest niezwykle ważne, republikanie zaczynają śledztwa, szczególnie dotyczące finansowo-międzynarodowych powiązań najbliższej rodziny prezydenta, czyli jego brata, jego syna Huntera. Dodajmy, że śledztwa, które wynikają między innymi z faktu, że przed wyborami prezydenckimi ostatnimi wszystkie media społecznościowe właściwie i media głównego nurtu absolutnie zablokowały sprawę dotyczącą laptopa młodego Bidena, juniora Bidena juniora, na którym znaleziono sporo dowodów, które mogłyby świadczyć o bardzo niebezpiecznych powiązaniach między rodziną Bidenów a Chinami, Rosją, o bardzo dużych pieniądzach, które udało się Bidenom zarobić. Wówczas nawet kilkudziesięciu ważnych osób, szczególnie z kręgów wywiadowczych, napisało wielkie oświadczenie, że ten laptop nie jest, to nieprawda, jest to rosyjska dezinformacja. Okazało się, że nie, że laptop jest prawdziwy i natomiast dowody na tę podejrzaną działalność, szczególnie syna Huntera Bidena, zostały przez media absolutnie zamilczane, co niewątpliwie miało wpływ na ostateczny wynik wyborów. Także więc tego typu śledztwo może bardzo, bardzo Bidenowi zaszkodzić, tak? Natomiast różnice są bardzo proste, bo można je na dwóch osiach zakreślić, tak? Jeżeli chodzi o gospodarkę, to republikanie generalnie są za niskimi podatkami i wolnym rynkiem. Demokraci odwrotnie, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, republikanie popierają wydobywanie gazu łupkowego i ropy naftowej łupkowej w Stanach Zjednoczonych. Demokraci są temu przeciwni. I wreszcie kwestie obyczajowe. Demokraci są dużo bardziej na lewo od republikanów. Także te różnice są bardzo, bardzo wyraźne. Jaka będzie ta druga część kadencji prezydenta Bidena? Czas pokaże. Będziemy się temu uważnie przyglądać i oczywiście komentować wydarzenia na bieżąco. Bardzo dziękuję za wystąpienie w naszej telewizji. Iwo Bender był moim Państwa gościem. Kłaniam się. A w naszym studiu już za chwilę najważniejsze informacje z kraju i ze świata przedstawi Państwu Magdalena Bałkowiec.